Cześć, witajcie, jestem Lexi. Na wstępie chcę powiedzieć, że jeżeli macie jakieś pomysły co do odcinków, to możecie pisać je w komentarzach. Pomysł, który wykorzystam, pokażę po prostu na wstępie w następnym filmie. Oraz mam dla was takie małe wyzwania. Za każde 1000 łapek w górę pod tym filmem daję wam jeden dodatkowy film w następnym odcinku. Oraz przy produkcji dzisiejszego filmu pomógł mi Bloomy, także możecie wpaść do niego na kanał, więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Jak wiecie, smoki są to mityczne, olbrzymie, latające gady, które występują w licznych mitach oraz legendach. I według wielu mitów, smoki obdarzone były dużą inteligencją, potrafiły posługiwać się magią, znały ludzką mowę, a także działy ogniem. Poza tym posiadały lub szczegóły rozmaitych skarbów. Na tym nagraniu możecie zauważyć smoka, który został uchwycony z drona nad jednym z miast. Dodatkowym faktem jest to, że w internecie istnieje kilka nagrań właśnie tych mitycznych stworzeń. Chupacabra, czyli kolejne mityczne stworzenie, które to rzekomo ma napadać na zwierzęta domowe i wysysać z nich krew. Opisy stworzenia podawane przez wiele źródeł różnią się od siebie, niektórzy opisują to zwierzę jako ogromnego stwora, a jeszcze inni jak coś podobnego do psa. Nagranie, które teraz widzicie, przedstawia rzekomego chupacabrę złapanego na kamerze. Nagranie to pochodzi z 2008 roku i w tych latach było nawet puszczane w telewizji jako dowód na istnienie tego mitycznego stwora. Jednorożce, czyli te słodkie, urocze koniki, które według legend miały zabijać słonie, ponieważ posiadały tak ostre kopyta, że jedno ich uderzenie potrafiło rozciąć słoniowi brzuch. Nagranie, które teraz widzicie, według mnie jest najbardziej ciekawe, ponieważ jakiś facet nagrywa góry i nagle zauważył on coś dziwnego. Gdy przybliżył kamerę na to, okazało się, że jest to prawdopodobnie ten mityczny jednorożec. Całe nagranie wygląda dość autentycznie i mógłbym sięgnąć po stwierdzenie, że być może nie jest ono podrobione. Także to by było na tyle. Jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam oraz w opisie macie ankietę, która dotyczy dalszych produkcji filmów, także możecie tam zerknąć oraz chcę powiedzieć, że będę na Star for Fans oraz PGA, także będziecie mnie mogli tam spotkać, ale więcej informacji będzie już niedługo oraz mam nadzieję, że słyszymy się jeszcze w tym tygodniu, także trzymajcie się, na razie, cześć.